Dzień dobry, tu Narodowy Instytut Muzeów. Słuchasz podcastu Muzealnicy Mówią, w którym muzealnicy i muzealniczki opowiadają o kulisach swojej pracy. Nazywam się Martyna Kliks i zapraszam na rozmowy z laureatami konkursu Muzealna Książka Roku 2023, który jest przeglądem wydawniczej działalności polskich muzeów. W tym odcinku rozmawiam z dr Małgorzatą Grąbczewską, redaktorką książki Obietnica Szczęścia, Maria Papa Rostkowska, za którą Muzeum Łazienki Królewskie otrzymało nagrodę specjalną za najlepiej wydaną edytorską książkę. Publikacja jest katalogiem wystawy o tym samym tytule, która prezentowała rzeźbiarską twórczość Marii Papy Rostkowskiej. W przestrzeni Starej Oranżeli, czyli Królewskiej Galerii Rzeźby, od września do grudnia 2023 roku można było zobaczyć 25 marmurowych rzeźb jej autorstwa. Maria Papa Rostkowska to, jak czytamy we wstępie w katalogu, spełniona twórczyni i rzeźbiarka. Osoba, która odkrywała własne talenty i potrafiła je przekuwać, w dosłownym tego słowa znaczeniu, w efekty swojej pracy. Patrząc na jej twórczość, widać nie tylko talent, ale przede wszystkim ogromną wyobraźnię i umiejętności. Marmur jest materiałem bardzo wymagającym. Mimo tego artystka wydobywała z niego zmysłowe formy o idealnie gładkich powierzchniach. Jej rzeźby zapraszają do tego, by je dotknąć. To właśnie ta ich charakterystyczna cecha została szczególnie wyróżniona w katalogu wystawy. Na obwolucie książki znajduje się bowiem rzeźba Marii Papy wykonana w technice druku 3D. Ten zabieg sprawia, że czytelnik jeszcze przed otwarciem książki zostaje wprowadzony w artystyczny świat Marii Papy Rostkowskiej. Publikacja składa się z dwóch części: tekstów o życiu i twórczości artystki uzupełnionych cytatami i fotografiami oraz katalogu rzeźb prezentowanych na wystawie. Za projekt graficzny publikacji odpowiada Urszula Tofil. Z autorką książki spotkałam się w Łazienkach Królewskich, a konkretnie w Podchorążówce. Rozmawiałyśmy w stylowo urządzonym gabinecie z widokiem na zaśnieżony ogród. Była przepiękna pogoda, mocno świeciło słońce i pomyślałam, że promienie z pewnością przeświecałyby przez najcieńsze fragmenty rzeźb Marii Papy, gdyby te stały na parapecie, tak jak widać to na jednym ze zdjęć w katalogu. Między innymi o tym, jak oddać wyjątkowy charakter twórczości Marii Papy Rostkowskiej na wystawie i w katalogu, rozmawiam z dr Małgorzatą Grąbczewską, zastępczynią dyrektora do spraw muzealnych w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Dzień dobry Państwu. Na początek chciałabym oddać głos Marii Papie Rostkowskiej. Znalazłam taki cytat, który bardzo mi się spodobał, w którym ona opisuje swój proces twórczy. I ten cytat brzmi tak. Udręka dotyczy może okresu przygotowawczego, ale na końcu jest radość i szczęście. Myślę, że wiele osób mogłoby się podpisać pod tym cytatem. Osób, które coś piszą, osób, które coś tworzą, może osób, które tworzą też katalogi wystaw. Czy tak pani, albo w podobny sposób, wspomina proces powstawania tego katalogu, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać? Więc zupełnie nie. Rzeczywiście te procesy wydawnicze, bo tutaj nad wieloma książkami pracuję w muzeum, czy wspieram proces powstawania i często to jest udręka, albo często zdarzają się bardzo trudne momenty, ale w tym przypadku wyjątkowo miałam do czynienia ja i zespół, który pracował nad tą książką, z procesem, który przebiegał w sposób absolutnie doskonały, płynny, harmonijny, terminowy, a nawet przedterminowy, także bardzo nam się pracowało dobrze i powiem szczerze, że to jest taka główna rzecz, która zostaje. To jest pamięć o procesie i uczucie, które towarzyszy. Są takie książki, nawet ja mam takie książki w swojej historii autorskiej, które nie sprawiają mi w ogóle przyjemności, ponieważ właśnie proces twórczy był udręką. Natomiast w tym przypadku mam takie poczucie, że w procesie powstawania książki nie tylko powstał piękny przedmiot, ale powstał rodzaj przyjaźni również między mną a graficzką i takiego porozumienia i takiego poczucia że na końcu, że obie w zasadzie możemy powiedzieć, że to jest moja książka. Jak była budowana ta przyjaźń? Jak wyglądała ta wasza współpraca? Może muszę od razu powiedzieć, że to pani Ula Tofil ze Sfonu Studio jest autorką, czy współautorką projektu graficznego. Mi bardzo zależało na tym, żeby nad tą książką pracował grafik, który myśli bardzo nowocześnie. Mhm. I który to widać jest w tej książce. Właśnie w stanie podjąć różne trudne i nieoczywiste wyzwania. A z Ulą pracowałyśmy już wcześniej, jak jeszcze pracowałam w Muzeum Historii Polski, więc znałam ją osobiście, znałam jej energię, jej otwartość, jej też talent i profesjonalizm.
I te wszystkie rzeczy się właśnie potwierdziły w procesie powstawania książki. Oczywiście powstawanie książki to przede wszystkim są rozmowy i w zasadzie najdłuższy wydaje mi się ten, jest ten etap, zanim w ogóle zabierzemy się do pracy, żebyśmy dokładnie wiedziały, co chcemy. A potem to już jest tylko adaptowanie się do różnych możliwości, potrzeb, korekta i co też odbywa się w gruncie rzeczy no, w rozmowie, tak? Ciągło i przesyłaniu sobie nawzajem plików i tak dalej. Tu miałyśmy taką też dużą szansę, że pracowaliśmy w bardzo małym gronie. Ja byłam osobą, która była ze strony muzeum całkowicie odpowiedzialna za tą książkę i miałam wolną rękę, to mogłam te różne rozwiązania też, które chciałam wprowadzić. A ponieważ pracowaliśmy tak bardzo blisko i bezpośrednio, bez szeregu osób pośrednich, to też mogłyśmy szybko realizować je i wdrażać w życie. Tak jest. A to, co pani chciała najbardziej, żeby wychodziło z tego katalogu, jakaś taka myśl, a to chciała graficzka? Przede wszystkim na samym początku wiedziałam, że bardzo bym chciała, to była taka pierwsza myśl, żeby to była książka, którą się ma bardzo ochotę wziąć do ręki i dotknąć. Ponieważ rzeźby Marii Papy są właśnie bardzo taktylne. One zapraszają do dotykania, do głaskania, do pieszczenia. Ona tak zresztą o nich myślała. Mówiła, że głaszczy swoje rzeźby, jak głaszczy się kota. I one moim zdaniem ewidentnie flirtują z odbiorcą. Mhm. Swoją powierzchnią, wykończeniem, formalnymi elementami, niesamowitym zaokrągleniem granic rzeźby. I bardzo mi zależało, żeby w tej książce to, w okładce przynajmniej, żeby to oddać. Żeby ta książka zapraszała do dotyku. I nie wiedziałam, jak to zrobić. Tutaj odpowiedzią właśnie była propozycja graficzki i druk 3D, zupełnie jeszcze nieobecny na polskim rynku. Podobno to dopiero pierwsza maszyna, która się tutaj pojawiła. Ale jak mi to pokazała, no to oczywiście było coś, co mnie z kolei bardzo uwiodło. I co my mamy? Bo mamy etui, które jest jednokolorowe. To jest piękny papier. Druga rzecz, to mi zależało na tym bardzo, żeby to było minimalistyczne i żeby był mocny kolor, który będzie prowadził. I ten kolor też wybrałyśmy dosyć szybko i to było bardzo ważne, ponieważ ten kolor potem był obecny w całej wystawie, czyli ultramaryna. Jako kolor bardzo mocny, bardzo też znaczeniowo nośny, no bo to jest kolor królów, kolor... Czy on się jakoś pojawia w myśli albo w jakichś tekstach Marii Papy, albo w jakichś cytatach? Nie, natomiast Maria Papa stworzyła za swojego życia jeszcze takie jedno dossier, taki folder, który miał prezentować jej rzeźbę, tam jest dużo drobnych cytatów i tam ten kolor jest użyty. Czyli był to jakiś kolor, który dla niej gdzieś był ważny. Ta refleksja przyszła nawet po wyborze koloru, jak się zastanawiałam nad tym i przeglądałam to im, i powiedziałam też, znałam inne, między innymi taka jest słynna książka, plakat rzeźby Mura i tam też ta ultramaryna z czernią, co też nie jest takim oczywistym połączeniem, występuje, ale bardzo dobrze działa. To jest ten też kolor, który ja osobiście bardzo lubię. Natomiast jakimś, nie problemem, tylko wyzwaniem było wprowadzenie go do galerii rzeźb. Podjęliśmy decyzję, że ten kolor będzie kolorem prowadzącym dla całej wystawy. Były pewne kontrowersje, czy wprowadzenie go do tak harmonijnej przestrzeni, jaką jest Królewska Galeria Rzeźby. I takiej klasycznej, bardzo klasycznej. Właśnie. A ten kolor ma w sobie coś takiego, co przełamuje. Jest taki jest bardzo wyraźny też. To jest będzie coś, co od razu widać. Stąd też tam proces właśnie w procesie produkcyjnym wystawy różne były możliwości. Ostatecznie podjęłyśmy decyzję z współkuratorką i z graficzką wystawy, że tylko wierzchnie warstwy cokołów będą właśnie w tym kolorze. A cokoły całe były w kolorze cokołów pozostałych rzeźb w galerii. Także kolor... Ta taktylność, ta prostota, na której mi bardzo zależało, granie właśnie kolorem i to też jest bardzo widoczne w książce, bo ona jest cała w zasadzie dwukolorowa. I tak jak mówię, ponieważ mi zależało na tych pewnych elementach, a potem Ula realizowała to, składała propozycje, jak można te moje pomysły wprowadzić w życie i jak można je tak konkretnie już zrealizować. Stąd ta obwoluta, która pierwotnie miała być okładką, ale tutaj z kolei pojawiły się na nim te znowu problemy, co wyzwania techniczne, że czas z takimi druku... Takimi też trzeba się niestety mierzyć, oczywiście. Bo jedno to pomysł, a drugie to realizacja. Jasne, i trzeba te decyzje na bieżąco podejmować. Ostatecznie stanęło na obwolucie, która jakoś utrudnia może manipulowanie tą książką, bo trzeba ją zdjąć najpierw, ale dała ona to jakby inne możliwości też. Bo z drugiej strony z kolei, strony, która miała być pusta, ostatecznie dałyśmy tam cytat związany też z tytułem wystawy i tytułem książki. Tu mogę powiedzieć też o troszkę innej sferze, że ten tytuł jest związany z tym, że syn artystki podarował nam
rzeźbę o tym tytule. Jakoś tak naturalnie w rozmowie z nim jeszcze dużo, dużo wcześniej pomyślałam, że byłoby fajnie, żeby w związku z tym cała wystawa miała ten tytuł i tutaj wszyscy z dyrektorów Miałęską też zgodziliśmy się, że ten tytuł jest, no, jest piękny. Jak okazało się, że muszę napisać tekst kuratorski pod tytułem Obietnica Szczęścia, wydało mi się to bardzo trudne, bo brzmi to jednak dosyć banalnie i dosyć tak Obietnica Szczęścia. No jest to prawie jak tytuł jakiegoś filmu, komedii romantycznej. Tak. I teraz jak z tego wybrnąć? Ponieważ to jest kobieca rzeźba, jest to wszystko ładne, a nie chciałam, żeby to było takie ładne. Muszę też zdradzić, że zależało mi na tym, żeby pokazać fotografie inne niż te, które pokazane są wszędzie. Ponieważ rzeczywiście i na wystawie w Wolońsku, i na wystawie w Królikarni, ale też na innych wystawach i w katalogach artystki dotychczasowych, ciągle przewijały się te same kadry. Pozowała do nich, były to zdjęcia takie typowo reklamowe czy marketingowe. Bardzo mi zależało na tym, żeby znaleźć jej zdjęcia też prywatne, co było trudne, bo tam były kwestie jakiegoś zalania atelier i większość tych materiałów zginęło. Rozumiem, że pomógł syn. Tak, pracowałam blisko z synem. Zależało mi na to na paru rzeczach, no i między innymi właśnie na tych zdjęciach i długo to trwało, długo go męczyłam, aż w końcu przyniósł do muzeum 4 zdjęcia, z których jedno z tych zdjęć otwiera ten esej i ono w zasadzie otworzyło mi w ogóle w głowie to, o czym ten tekst powinien być. Jest to zdjęcie w sumie nietypowe i też odbiegające od twórczości artystki, chociaż w tym moim eseju właśnie piszę, jak cała ta twórczość się tam zaczęła i jak ona odpowiada na tą ideę, ponieważ jest to zdjęcie rodzinne, które zostało wykonane w Słonimiu. Mieszkała tam duża część rodziny Marii Baranowskiej jeszcze wtedy. Na tym zdjęciu dziewczynka ma 4 lata i otacza ją rodzina, otacza ją siostra, rodzice, dziadkowie z obu stron. Zdjęcie zostało wykonane w ogrodzie, są tam kwitnące jabłonki, a to, co najbardziej zaskakuje, to głowa konia, która wystaje gdzieś za tych ludzi. I tak mnie to nagle przyszła ta myśl, że ta obietnica szczęścia to jest tam. I że to całe życie, trudne bardzo życie, z wieloma dramatycznymi, traumatycznymi akcentami w postaci walki II wojny światowej, w powstaniu warszawskim, w ratowaniu Żydów, w postaci zabójstwa jej pierwszego męża przez służby komunistyczne, wyjazd do Francji, tam zderzenie się z jednak niższą pozycją kobiety, chociaż miała tam pewną wolność w porównaniu z tym, co było w Polsce, a jednak weszła w związek z Sycylijczykiem, który nie był łatwą postacią i też miał jakby pogląd na relacje damsko-męskie, takie jak mieli Sycylijczycy w latach 50. Czyli ona miała siedzieć w domu, gotować, miała ładnie wyglądać, tak, no malować tak. Ale absolutnie nie zajmować się rzeźbą, bo rzeźba to już było wyzwanie dla mężczyzny, to powodowało zgrubienie rąk, to była brudna praca, więc to już mu się nie podobało i to było jednym z powodów rozstania. Ona się wymykała, prawda? Tak, w ukryciu to robiła na początku, zanim podjęła decyzję o takiej już absolutnej uwolnieniu jej jako osoby. I że to wszystko, antidotum na to wszystko było to miejsce, do którego jeździła jako dziecko. Myślę, że każdy z nas ma takie miejsce. To pewnie czasem jest miejsce, to jest czasem osoba, to jest czasem zapach, to jest czasem smak. Taka kraina, taka dolina Issy, taka kraina szczęśliwości, do której wracamy myślą wtedy, kiedy jest źle. I o tym jeszcze świadczy to, że ona ten Słonim bardzo często wymieniała w wywiadach, wracała do tego, że jeździła do tych dziadków i że to było takie wspaniałe, że to jest najpiękniejsze wspomnienie dzieciństwa, ale również to, że właśnie ten koń, którego głowa na tej fotografii jest, pojawiał się jako temat jej prac. Mhm. I też z pewnych tekstów wiem, że to był konkretnie ten koń, a nie jakiś tam koń. To nie był tylko Pegas, ale to był konkretnie ten ich koń, który rzadko jest koń na fotografii rodzinnej. Więc ewidentnie była to nie tylko koń roboczy, ale ważna postać w tej rodzinie znacząca. Mamy też inne ciekawe zdjęcia w tej publikacji, nietypowe zdjęcia, które już były robione na Państwa wystawie. Opowiedzmy trochę o nich, dobrze? Tak, chociaż zanim jeszcze przejdziemy do nich, ja bym chciała jeszcze jednej fotografii opowiedzieć. Jest takie zdjęcie tutaj, które z kolei już było w innych katalogach. Zdjęcie przedstawiające Marię Papę w otoczeniu Artiniani, czyli robotników, rzemieślników kamieniołomów Ernow we Włoszech, tam gdzie ona pracowała. I tu z kolei mi bardzo zależało, to zdjęcie było podpisane wszędzie do tej pory, jak również w archiwach pana Nikolasa Rostkowskiego, jako zdjęcie Marii Papy z robotnikami. Mhm. Więc mi po pierwsze od razu się uderzyło w oko, że ona tam nie jest tylko z robotnikami, bo są tam również dwie inne kobiety, które są ewidentnie rzeźbiarkami. I jest tam jakiś pan w okularach, który absolutnie nie wygląda na robotnika.
To była pierwsza myśl, a druga była, myśl była taka, że no to nie są jacyś bezimienni robotnicy, to byli ludzie, którzy pracowali z nią razem w kamieniomach, którzy pomagali jej realizować te rzeźby i bardzo mi zależało na tym, żeby dowiedzieć się, kim byli ci ludzie. I tu też pomógł pan Rostkowski, który oczywiście cała rodzina była w to zaangażowana, ale też te kamieniołomy, gdzie okazało się, że przynajmniej jeden z tych robotników ciągle pracuje, więc on pomógł nam, ja też szukałam w archiwach firmy, do której należą te kamieniołomy, historii tych rzemieślników i udało nam się w zasadzie prawie wszystkie te osoby zidentyfikować. Nagle robotnicy otrzymali imiona, no właśnie, i przestali być niektórzy robotnikami. Tak, i okazało się, że na przykład jeden z nich miał tam najwyższą funkcję wśród tych rzemieślników i był jej asystentem Marii Paperostkowskiej. Ona już dawno zostało zapomniane, ale jednak bardzo ważną funkcję pełnił. A co do fotografii, które ilustrują tą część katalogową, zależało nam przede wszystkim, żeby były to zdjęcia z wystawy, ponieważ Maria Papa ma doskonałe i rzeźby mają doskonałe fotografie przedmiotowe, katalogowe, a główną ideą wystawy było jednak zestawienie tych rzeźb z tą przestrzenią i z rzeźbami, które tam się już znajdowały, czyli z rzeźbami, które pochodzą, czy ilustrują Królewską Galerię Rzeźby, bo nie wszystkie to są oryginalne rzeźby z kolekcji królewskiej. I przede wszystkim ta przestrzeń starej oranżerii jest bardzo specyficzną, wyjątkową przestrzenią. Staram się unikać takich słów jak piękna, ale w tym przypadku chyba sobie pozwolę, że jest to bardzo piękna przestrzeń. Na pewno przestrzeń klasyczna i niosąca ten element historii, a tu mamy do czynienia jednak z dwudziestowieczną, nowoczesną rzeźbą, idącą właśnie w stronę abstrakcji, to zależało mi na tym, żeby było to widoczne w tych fotografiach. Ta relacja z miejscem, z przestrzenią bardzo specyficzną. Obawialiśmy się na przykład, że te rzeźby w tej ogromnej przestrzeni znikną. Okazało się wręcz przeciwnie, że one właśnie tam wybrzmiały. Że właśnie te gipsy z kolekcji królewskiej się okazały, dopiero wtedy okazały się naprawdę gipsami. I ta różnica między kamieniem, który odbija światło, a gipsem, który absorbuje światło, że w tej relacji, w tej batalii jednak te gipsy przegrały i te rzeźby zaczęły tam rzeczywiście świecić. Wystawę otwieraliśmy we wrześniu, było jeszcze piękne słońce i po otwarciu właśnie okiennic, to jeszcze był okres, kiedy jeszcze było bardzo gorąco i światło było bardzo mocne i całe walory techniczne tych rzeźb właśnie można było dzięki temu zobaczyć, ponieważ niektóre z tych rzeźb, chociażby tytułowa Obietnica Szczęścia, są bardzo, miejscami bardzo cienkie. To słońce przez nie przechodzi, realizując niesamowite wzory na rzeźbach i bardzo mi zależało na tym, żeby te zdjęcia właśnie takie były, żeby to pokazały. Fotografię wykonał nasz kolega z muzeum, Paweł Czarnecki, który niezależnie od jego pracy w muzeum jest po prostu świetnym fotografem, artystą, więc też zrozumiał, o co mi chodziło, że niekoniecznie chodziło o to, żeby oddać kształt tych rzeźb, a bardziej ich oddziaływanie, ich temperaturę, ich nastrój, żeby pokazać detale kamienia, pęknięcia, żółkowania, żeby wejść w tą strukturę bardziej niż pokazać kształt. To z kolei niezbyt się podobało naszej graficzce, która czuła jakiś sprzeciw przeciwko właśnie takiej podkolorowaniu tych fotografii, temu, że niekoniecznie one są wyraźne, że momentami granice rzeźby giną w tle. I podeszła z takiego bardzo graficznego... Tak, ona uznała, że po prostu zdjęcia są złe. Tak. I one są, oczywiście, że z jakiegoś punktu widzenia one są złe, one łamią wiele zasad. Właśnie na tym mi zależało. Czasami, jak chociażby tutaj na fotografii Czerwonej Wenus, cień się kładzie na części rzeźby. I po prostu tak jest. Jest to zupełnie nieprawidłowe, jeżeli myślimy o zdjęciach katalogowych. Trochę mamy wrażenie, jakbyśmy jednak byli na tej wystawie, oglądanie zdjęcia, a przebywanie na wystawie i oglądanie rzeźby, bo to nie może być nigdy to samo, ale te zdjęcia konkretne akurat nas trochę zbliżają do tego. Jednak. Tak, bardzo, bardzo, bardzo mi na tym zależało. Do wystawy to jedna, a drugie do tej rzeźby. Wracam jeszcze do tej idei flirtowania z odbiorcą. W katalogu, w ogóle cała wystawa w Ochrońsku była pod hasłem haptyczności, czyli takiego wielozmysłowego działania tych rzeźb. I uważam, że to jest bardzo cenny termin użyty wobec właśnie rzeźb Marii Papy i zależało mi na tym, żeby właśnie ta haptyczność, ta wielozmysłowość, znowu powtórzę to słowo jeszcze raz, ale bardzo ono uważam odpowiada flirt, żeby to było widoczne też, żeby widać było, jak ta rzeźba działa na przestrzeń, na odbiorcę,
Również na tej wystawie pojawiły się pomoce dla osób z niedowzrocznością, dla osób niewidomych, ale właśnie wprowadziliśmy do nich sam kamień. Mhm. Sam kamień, fragmenty kamieni, które zostały użyte do tych rzeźb, żeby można było dotknąć, poczuć temperaturę, zobaczyć jak wygląda krawędź, jak się różni powierzchnia niewykończona z tą właśnie powierzchnią przełamaną. Ale nie tylko to, bo była jedna rzeźba, co do której spadkobierca, właściciel, pan Rostkowski, zgodził się, żeby w obrębie zajęć z opiekunem oczywiście ta rzeźba była dotykana. Szkoda, że nie można było więcej, ale to są jednak warunki muzealne, ponieważ część z tych rzeźb jest tak zamontowana, że mogą być one obracane. To znaczy ona ma taki sztyft metalowy z obu stron. Można ją bez żadnego szwanku w zasadzie dla niej obracać ją dookoła i to była też rzecz, którą bardzo świadomie wprowadziła artystka, która zmieniała właśnie ten układ elementów, ponieważ tak Państwo też zobaczą w książce, ale też mogli zobaczyć na wystawie, większość z tych rzeźb składa się z dwóch elementów, z cokołu i z rzeźby, które są równoważnymi w zasadzie elementami tej rzeźby, bo te cokoły, które są różnej grubości, wysokości, różnego koloru też, czasami kolor jest kontrastowy cokołu z rzeźbą, no były takimi pełnoprawnymi, są elementami tych rzeźb. Ten stosunek między cokołem a rzeźbą to jest też moim zdaniem element tej rzeźby i jej odbioru. I to też się staraliśmy jakoś w możliwy sposób oczywiście w katalogu pokazać w tej książeczce. Mówi Pani książeczce, dlatego że ona ma niewielki format. Mi się wydaje, że ten format jest zaletą. Czy myśleli Państwo o tym, żeby on był inny? Nie. Prawdę mówiąc, ja myślałam na początku, że będzie jeszcze mniejsza. Mhm. Mówię książeczka, tak, dlatego właśnie. I szczerze powiem, że jak wysłaliśmy go na konkurs, to ja w ogóle nie brałam pod uwagę, że on w ogóle zostanie zauważony. Właśnie dlatego, że nie stanowi żadnej przeciwwagi do wielkich cegieł, katalogów monograficznych, które się przygotowuje latami. To jest publikacja zupełnie innego rodzaju. Mhm. I no właśnie głównym celem tej publikacji, no oczywiście była pamiątka z wystawy, czy pamięć o wystawie, ale przede wszystkim właśnie ta przyjemność dotyku. Ta książka jest trochę przedłużeniem wystawy. Możemy w nią wejść, to jest kwestia również wyboru papieru, który jest taki, nawet ten papier obwoluty, prawda? To jest papier bawełniany, szlachetny, gruby, ale taki z fakturą, który nie stawia na to, żeby absolutnie przetrwał tysiąc lat, ale żeby jak go dotykam, to przychodzi mi, gdzieś wraca właśnie w pamięci kontakt z tą rzeźbą na wystawie, więc to było głównym założeniem tego katalogu. I to się udało, bo przede mną właśnie leży na stole ta obwoluta, to etui. Ja tylko cały czas myślę, jak z Panią rozmawiasz, czy by go sobie nie podotykać. Zapytam na koniec, czy ma Pani jakąś ulubioną rzeźbę z tej wystawy? Mam wiele, ale tak, mam jedną ulubioną rzeźbę. To jest rzeźba, no nie, akurat nie ma tytułu, ale to jest rzeźba z takiego zielonego alabastru. To jestem zaskoczona, bo ona się mocno różni. Tak, różni się. Dlaczego ta? Wydaje mi się, że ta rzeźba akurat ma nieskończone możliwości jej oglądania. Ponieważ jest to rzeźba, która ma przedziwną formę takiego, nie wiem, kaktusa. Właśnie kaktus przychodził mi do głowy. Tak. Ale jest. Nie tylko forma, też ten kamień, który ma tyle warstw. Jak sobie patrzę na tę rzeźbę, to myślę sobie też o z kolei innym stwierdzeniu Marii Papy, które pojawiało się w wielu wywiadach, gdzie ona porównywała rzeźbę kamień do skrystalizowanego morza. I mówiła o tym, że ona oddaje temu kamieniu życie. Mhm. Że on jakby wraca do tej formy płynnej. Wydaje mi się, że tutaj akurat tą krystaliczność doskonale widać. Jest to rzeźba moim zdaniem taka, którą można oglądać codziennie i codziennie coś innego w niej zobaczyć. W formie, w detalu, w kolorze przedziwnym, który też zmienia się, bo każdy milimetr tej rzeźby niemalże jest innego koloru. Jest ona również bardzo, bardzo nowoczesna, jest trochę odbiega też od jej rzeźby, bo ona często ilustrowała wielkie idee ludzkości w rzeźbach. A tutaj mam wrażenie, że to w zasadzie nie chodzi o żadne idee, tylko właśnie o ten materiał. Z tego materiału, jego takiego, jakiejś natury jego. Dokładnie. Mhm. Ale z Państwem nie została ta rzeźba, tylko w łazienkach możemy oglądać na stałe już w kolekcji Obietnice Szczęścia. Tak jest, możemy ją oglądać, zawsze już będzie do oglądania. I gdzie możemy to konkretnie zrobić? Myślę, że będzie zawsze do oglądania. Jest na ekspozycji stałej w Galerii Rzeźby Polskiej na pierwszym piętrze, także można przyjść ją obejrzeć. Co ważne, jest to kamień z rękami Marii Papy odkuty,
co jest niesamowicie istotne, ponieważ z reguły w tych miejscach, w których są wystawy, syn zostawia współczesne odlewy, podarowuje. Tutaj bardzo mi zależało na tym, żeby to był jej kamień, który dotykała. To jest oczywiście trochę znowu idealistyczne i mitologizowanie pewne, ale jest to ważne. Czyli mimo, że wystawa się skończyła, mamy wciąż katalog i możemy oglądać rzeźby Marii Papy Rostkowskiej w Łazienkach Królewskich. To pozostaje nam zaprosić wszystkich serdecznie do łazienek. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. To był podcast Narodowego Instytutu Muzeów Muzealnicy Mówią. Zapraszamy do zapoznania się z innymi odcinkami. Znajdziesz je na Spotify, w Apple Podcast i na innych platformach podcastowych. Do usłyszenia.